kilka minut po godzinie 12. Zgłoszenie dotyczyło pożaru mieszkania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Krzyżowej w Katowicach. Po dojeździe pierwszych zastępów na miejsce nasi dowódcy zastali tam pożar mieszkania rozwinięty. Pożarem było objęte jedno pomieszczenie w tym mieszkaniu. Na miejscu prowadziły działania 6 zastępów Państwowej Straży Pożarnej i w wyniku tych działań ujawniono 3 osoby poszkodowane. Była to matka wraz z dzieckiem, którzy zamieszkiwali to mieszkanie, a także sąsiad tej rodziny, który pomagał po prostu w ewakuacji tej rodziny. Matka trafiła z obrażeniami oparzeń drugiego stopnia do szpitala, natomiast dziecko przebywa obecnie na obserwacji w szpitalu. W spaleniu uległo wyposażenie tego jednego pokoju, które było objęte pożarem, natomiast osmoleniu uległy jakby wszystkie pomieszczenia w tym mieszkaniu. Nasze działania polegały na podaniu prądu, wody w natarciu, ugaszeniu tego pożaru, oddymieniu pomieszczeń, a także usunięciu tego nadpalonego wyposażenia z mieszkania, aby tam nie pozostawić żadnych zarzewi ognia. Przed przybyciem naszych zastępów część z lokatorów tego budynku opuściła swoje mieszkania, natomiast potem w celu przeprowadzenia sprawnych działań i jakby zabezpieczenia tych osób przed możliwością inhalacji gazów pożarowych, to również przez naszych strażaków mieszkańcy zostali ewakuowani. I na potrzeby tych działań mam tutaj informację, że 25 osób z tego budynku opuściło swoje mieszkania i oczekiwało na zewnątrz budynku na możliwość bezpiecznego powrotu do mieszkań. W związku ze zdarzeniem, które miało miejsce w mieszkaniu własnościowym, jako zarządca budynku sprawdziliśmy, jakie jest bezpieczeństwo pozostałych użytkowników. Gazownia, Straż Miejska i wszystkie służby odpowiedzialne dokonały wszystkich czynności. Nie ma zagrożenia, jeżeli chodzi o instalację gazu. Największym zagrożeniem w tej chwili jest temperatura, jaką mamy, i w przypadku mrozu i zamarznięcia kaloryferów może dojść do uszkodzenia centralnego ogrzewania, a to już wtedy jest awaria, która dotknie wszystkich mieszkańców. Dlatego, ponieważ sytuacja miała w mieszkaniu własnościowym, właściciel musi własnym sumptem to zabezpieczyć, ale zdając sobie sprawę, jaka jest waga tych wydarzeń, zarządca ze swej strony podejmie wszelkie czynności, żeby zabezpieczyć infrastrukturę budynku.